że my stoimy wobec wielu wyzwań w sferze międzynarodowej, jak na przykład ta kwestia dotycząca decyzji Polski przystąpienia do swoistego paktu Euro Plus 23 państwa, bo niektóre nie będą do tego przystępowały, jak Wielka Brytania, Szwecja, Czechy czy Węgry. Chodzi o wzmożoną kooperację makroekonomiczną w ramach Unii Europejskiej i o pewne środki, które mogą przynieść trudne dzisiaj do ocenienia rezultaty, na przykład ujednolicenie podatków, podnoszenie wieku emerytalnego, ujednolicenie wieku emerytalnego. To jest sprawa zasługująca na odrębną debatę. Na odrębną debatę zasługuje też kwestia przewodnictwa Polski w Unii Europejskiej. Ja tylko przypomnę, że nie doczekaliśmy się do tej pory w Sejmie poważnej debaty z udziałem premiera, nie tylko na temat priorytetów, ale również na temat tego, jak z jednej strony rząd, biorąc pod uwagę zbieżność tej prezydencji z kampanią wyborczą do parlamentu, będzie starał się uniknąć kreacji koalicji PO-PSL, a z drugiej strony, co należy zrobić w interesie raison d'etat, polskiej racji stanu, żeby opozycja, nie myślę akurat o nas, bo my jesteśmy odpowiedzialną opozycją, nie podstawiała nogi rządowi tam, gdzie potrzebne jest pewne działanie wspólne. I być może należy rozważyć to, co Czesi zamierzyli, ale czego nie zrealizowali, czyli podpisanie pewnego porozumienia między rządem i opozycją na cześć tej prezydencji. Jak wiadomo, w Czechach upadł rząd w okresie prezydencji. U nas to nie grozi. Rząd może upaść, ale po wyborach, prawda? Także wolą decydentów, czyli narodu. Natomiast proszę mi pozwolić króciutko tylko odnieść się do tego, co się dzieje w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Jest projekt naszego stanowiska. Koleżanki i koledzy mają w materiałach. Otóż mamy dzisiaj 22 państwa arabskie. Za chwilę będzie 23 z podziału Sudanu. To jest razem prawie 200 milionów ludzi. I ja nie wchodzę w szczegóły czy w paralele, na ile to, co się dzisiaj dzieje, co zostało zainicjowane w Tunezji i Egipcie, a co objęło cały świat arabski w mniejszym stopniu w Maroku i Algierii, w znacznie większym w Syrii, w Jemenie, w Bahrajnie, ale w największym oczywiście, i to jest kwestia bardzo sporna, dyskusyjna, w libijskiej Dżamahirii. Nomen omen, tylko wspomnę, że być może najważniejsze państwo arabskie z punktu widzenia potencjału zasobów ropy, Arabia Saudyjska, ma rząd niezwykle antydemokratyczny, skrajnie prawicowy, opresyjny, ale nikt na razie nie zmierza do przeprowadzenia operacji w stosunku do Arabii Saudyjskiej. Nie będę wchodził w paralele między tym, co się dzisiaj dzieje w świecie arabskim, a tym, co się działo ponad 20 lat temu w Europie Środkowo-Wschodniej. Są znaczące paralele, są też różnice. Na pewno powinniśmy wszyscy z zadowoleniem powitać procesy demokratyzacji. Ważne jest, żeby były przestrzegane prawa człowieka, żeby były przestrzegane standardy międzynarodowe. I na pewno rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ przyjęta 1973, przyjęta 27 marca, ona jest pozytywna. Ważne jest też, że Rosja, Chiny, Brazylia, Niemcy wstrzymały się od głosu, bo inaczej, zwłaszcza jeżeli chodzi o Rosję i Chiny, ona nie byłaby możliwa do uchwalenia. Ona kładzie akcent na to, żeby chronić ludność cywilną. Natomiast interpretacja tej rezolucji budzi ogromne i ta tak daleko idąca akcja militarna budzi rozmaite opory w całym świecie dzisiaj, żeby nie było wątpliwości. Otóż parlament indyjski kilka dni temu przyjął uchwałę potępiającą na przykład tę akcję. Żadne państwo arabskie znaczące, bo Katar wysłał kilka samolotów, Emiraty wyślą, ale przypominam, są 22 państwa, nie włączyło się do tej operacji. Unia Afrykańska, Afryka to są 53 państwa, to jest taka organizacja wzorowana na Unii Europejskiej, nie podziela też tego typu akcji. Wczoraj w Addis Abebie, gdzie jest siedziba Unii Afrykańskiej, odbyły się rozmowy kierownictwa tej organizacji z delegacją libijską. I mówię to o tym, że sytuacja nie jest czarno-biała. Praw człowieka trzeba bronić. Absolutnie reżim Kaddafiego, no, przez nikogo nie może być
popierany i chroniony. Zresztą to Zachód ma tu wiele na sumieniu. Nie chcę mówić o kontaktach Włochów, Brytyjczyków, Francuzów. Akcja przedwczesna Francji, moim zdaniem przedwczesna uznania władz w Bengazji, nie uczynił tego żaden inny znaczący kraj, jest spowodowana elementami wewnętrznymi. Sarkozy ma dzisiaj mizerne szanse na reelekcję za rok, no i chciał tym samym przyspieszyć. Zbliżając się do końca, powiem tak. Pomijam to, że koszty tej operacji będą szacowane na miliard, na 8 miliardów dolarów militarnej, że jeden pocisk Tomahawk, a Amerykanie wystrzelili, Brytyjczycy, tych pocisków na początku, na samym początku pierwszego dnia ponad 100, kosztuje 1 milion dolarów. Jeden pocisk Tomahawk kosztuje 1 milion dolarów. Nie mówię o biedzie w Afryce miliardowej i tak dalej. To też musimy mieć na uwadze. Ale przytoczę swoje ulubione powiedzenie arabskie: wielbłąd ma swoje plany, a poganiacz ma swoje plany. Otóż w tym konflikcie każdy ma swoje plany. Premier Cameron, konserwatywny, oczywiście ochoczo zachęcał do tej operacji, bo on dokonuje dramatycznych cięć socjalnych. Ma wielki strajk lekarzy na przykład. Protest pielęgniarek nasz, zasadny, ważny, to jest mały pikuś w porównaniu z tym, co się dzieje dzisiaj z protestem lekarzy w Wielkiej Brytanii. Więc każdy ma swoje tutaj plany i swoje interesy. Dlatego też ja już mówiłem o tym i napisałem na swoim blogu tydzień temu, że w tej kwestii są cztery scenariusze, które mogą się zdarzyć. Pierwszy scenariusz, który już dzisiaj można wykluczyć, to to, że po pierwotnych atakach Kaddafi podda się, ustąpi i sprawa będzie załatwiona miękko. Nie, to jest sprytny zawodnik, to jest twardy zawodnik, brutalny zawodnik, który ma ogromne kwoty, który ma 144 tony złota, ma najemników, zwłaszcza z Czadu i Nigru, którym płaci tysiące dolarów dziennie, zdeterminowanych na wszystko. To nie jest łatwy kraj do opanowania, 6 razy większy od Polski, ma tylko 6,5 miliona ludzi, ale ma ponad 1 milion cudzoziemców, na przykład 1 milion Egipcjan, tylko część wróciła. Trzeba też chronić tych cudzoziemców i trzeba wszystkim chronić ludność cywilną, bo dzisiaj ofiary są wśród ludności cywilnej i w Cyrenajce, w Bengazji, ale są też ofiary wśród ludności cywilnej po stronie jakby tej, która jest na terenach, gdzie rządzi Kaddafi. I dlatego Chińczycy i Rosja dzisiaj, to już ja pomijam spór wewnętrzny w Rosji, dzisiaj już też jakby inaczej interpretują własne zachowanie. Drugi scenariusz, który się może jeszcze zdarzyć, ale widać, że on też z ogromnymi kłopotami mógł być zrealizowany, to jest to, że rebelianci, to jest przykro powiedzieć z punktu widzenia wojskowego, zbieranina, wprawdzie oni powołali dwie struktury, na czele pierwszej powołali, mają rząd, taki premiera. Premier wykształcony w Stanach Zjednoczonych był ministrem planowania do lutego tego roku, zresztą z rekomendacji jednego z 7 synów Kaddafiego. Obecny szef tymczasowej Rady Narodowej był do lutego ministrem sprawiedliwości w rządzie Kaddafiego. Więc to wszystko pokazuje na złożoność sytuacji w kraju. Przekonanie, że armia rebeliantów, korzystając z osłabienia sił Kaddafiego, będzie miała szybki marsz i zajmie Trypolitanię i tak dalej, są moim zdaniem obarczone dużym znakiem zapytania. Trzeci scenariusz, który według mnie jest, jak na dzisiaj, bo to się może zmienić, najbardziej prawdopodobny, to jest taki, że ta operacja będzie trwała bardzo długo. Bo nawet gdyby tutaj te siły zostały pokonane, to jest całe południe Libii, gdzie nikogo nie ma, jest pustynia, Fezzan, granica, powtarzam, z Czadem, z Nigrem. I może dojść w perspektywie do podziału Libii na dwa państwa, tak jak stało się to z Sudanem. Cyrenajka, ta włoska, która taka zawsze była, Bengazji, to jest miasto lepsze niż Neapol w sensie atmosfery i tak dalej. Nie słyszę. Ale dawno temu, chcę cię uspokoić, także Rysiu, dawno temu, także.
Więc, że mogą być dwa państwa, właśnie jakby Cyrenaika, bo rewolucja jest w Cyrenaice głównie. Rewolucja nie jest w Trypolitanii, a Fezanie musieliby, poganiacze wielbłądów i wielbłądy, organizować tam rewolucję, bo tam prawie nikogo nie ma. Nomen omen, Kaddafi pochodzi z tego rejonu, jego klan pochodzi właśnie, urodził się w Syrcie, ale ma główne oparcie na południu. Więc taki jest. A czwarty scenariusz, być może on byłby też pozytywny i w kontekście tego ja mówiłem o wczorajszych negocjacjach w Addis Abebie, Unii Afrykańskiej, to jest to, gdyby doszło do mediacji, kto mógłby być mediatorem? Turcja, która zachowuje się niezwykle mądrze, która ma drugą armię NATO. Bo ważne jest, żeby to nie była operacja natowska. Ona może być wojskowo kontrolowana przez sojusz, ale bez udziału jakby i bez zgody państw arabskich i afrykańskich, no ona będzie miała jakby tę złą konotację i wtedy jakiś kompromis może zostać przeprowadzony. Więc dlatego przygotowaliśmy tę uchwałę, która w finalnym krótkim akapicie udziela poparcia rządowi, decyzji rządu, wstrzemięźliwego zachowania się w tej operacji pokojowej. Rzadko chwalimy Donalda Tuska. Akurat za tę decyzję należy go pochwalić. Natomiast, i to jest klamra, która spina to, o czym mówiłem na początku i stawiam kropkę na i, musimy mieć świadomość, że polska prezydencja w Unii Europejskiej, tak jak stało się to 3 lata temu, gdy była prezydencja francuska i tamta została przesłonięta przez konflikt rosyjsko-gruziński, ta może przy niedobrym scenariuszu rozwoju sytuacji zostać przykryta zupełnie tymi wydarzeniami. I na przykład partnerstwo wschodnie, które ma być jednym z priorytetów, będzie zupełnie zepchnięte na drugi plan. Natomiast gdyby się sytuacja uspokoiła, musimy okazać pomoc humanitarną, pomoc rozwojową dla Libii, także poważnie poruszyć sprawę polityki migracyjnej. My do tej pory nie mamy w Polsce rzetelnej polityki migracyjnej i być gotowi do tego, że będziemy kiedyś krajem docelowym, a nie tylko krajem tranzytowym jak do tej pory. A przypomnę też już w finale inną maksymę arabską, że prawda leży na dnie naftowego szybu. Dziękuję bardzo.